Szkole podstawowej w Zajączkowie patronują bohaterowie Powstania Styczniowego. Społeczność szkolna wzięła udział w uroczystościach nadania imienia placówce, a także poświęcenia i przekazania sztandaru. Uroczystości nadania imienia i przekazania sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Zajączkowie rozpoczęły się od mszy świętej w kościele parafialnym pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Wiernej Rzece. Uroczystością przewodniczył ksiądz Wiktor Walocha. Jak podkreślał podczas mszy, nadanie imienia szkole to podziękowanie dla tych, którzy przed laty walczyli o naszą wolność. Po mszy udano się do szkoły, gdzie uroczyście przekazano sztandar na ręce Szkolnego Pocztu Sztandarowego przez dyrektor placówki Małgorzatę Bernat. Pomysłów było wiele, propozycji było wiele, ale zostaliśmy przy bohaterach Powstania Styczniowego. Chcieliśmy, żeby nasza szkoła była jak najbardziej związana z wydarzeniami tutaj z tej okolicy, żeby ten lokalny patriotyzm był po prostu na pierwszym miejscu. No przede wszystkim to jest bitwa pod Małogoszczem, przemarsz wojsk Langiewicza w pobliżu naszej szkoły, między miejscowościami Bławatków, Wierzynów i Łosienek znajduje się grób powstańca, jest to mieszkanie z Warszawy, oficer wojsk Langiewicza, mamy również grób Wiernej, no i okolice Małogoszcza. Bitwa na najważniejsza odbyła się w okolicach naszej szkoły, w okolicach Zajączkowa nad rzeką Łośną, która od czasów Stefana Żeromskiego jest wierną rzeką. Poświęcony sztandar zaprezentowano biorącym udział w wydarzeniu w szkole. Jak podkreślano, wybór wielu patronów, bohaterów Powstania Styczniowego był doskonałą decyzją. To jest też szczególny rok. Rok setnej rocznicy odzyskania przez nas kraj niepodległości i nadawanie sztandaru szkole, nadawanie imienia powstańców styczniowych, powstańców z 1863 roku komponuje się bardzo w to wydarzenie odzyskania przez nas kraj niepodległości, bo powstańcy styczniowi, mimo że nie wywalczyli, ale dołożyli tą cegiełkę w budowaniu tych naszych zrębów niepodległości i w konsekwencji tą niepodległość żeśmy w 1918 roku uzyskali. Dobrze, bo tu wokół Zajączkowa, wokół Małogoszczy, Piekoszowa też wydarzenia te Powstania Styczniowego miały miejsce i tu wiele się działo. Wójt gminy Piekoszów Zbigniew Piątek przypomniał o idei nadania imion i sztandarów szkołom, które nareszcie w pełni zyskały swoją tożsamość. Myślę, że jest to zacna nazwa dla tej szkoły w Zajączkowie, imienia bohaterów Powstania Styczniowego, ponieważ Zajączków ma tradycje związane z Powstaniem Styczniowym. Tutaj stacjonowały wojska, stacjonowały generała Mariana Langiewicza, które później brały udział w bitwie pod Małogoszczem. Tutaj również brał udział w powstaniu styczniowym dziedzic Rudy Zajączkowskiej, który był notabene wujem Żeromskiego, Stefana Żeromskiego, który wspominał o nim w powieści Wierna Rzeka, więc naprawdę bardzo trafny wybór imienia i cieszę się, tak się właśnie dzieje, że szkoła otrzymała imię w tym ważnym okresie dla Polski, w okresie, kiedy obchodzimy rocznicę stulecia odzyskania niepodległości. Gratulując nadania imienia bohaterów Powstania Styczniowego w szkole w Zajączkowie, przypomniano także o wysokim poziomie kształcenia uczniów. Obecny podczas uroczystości senator Krzysztof Słoń podkreślał, że nadanie imienia szkole to żywy pomnik pamięci, który wychowuje i kształtuje umysły młodego pokolenia w duchu patriotyzmu.